Siema. Wczoraj był ładny dzień na rybkach. Niewinność zmęczona. Kato. Stary polski skład. Jest kozak. Dobra. Wczoraj był piękny dzień na rybach. Kobieta wróciła z pracy i się pyta, czy ja jadę na ryby. Do końca nie było planu, była chęć, ale plan się zrodził o tak o, w mgnieniu oka. Czyli jedziemy. Zobaczymy, co będzie dzisiaj. No nie? Wziąłem GoPro, może nagram coś, dam jakąś relację, no nie? Z tego, co się dzieje. Jesteśmy w połowie drogi. Nawet w sumie chyba to nawet jeszcze nie połowa. W każdym bądź razie do zobaczenia na rybach. Ja se posłucham muzyczki. Illusion. Do zobaczenia. Jesteśmy nad wodą. GoPro na głowie, tak jak widać. Musimy sprawdzić, co się dzieje. Może się okazać, że dzisiaj tego GoPro nie będzie potrzebne. Ale za to pokażę wam coś nowego. Nowy kijek. Młynek trochę naprawiłem, bo szwankował. Taki od Dama, NanoFlex. To jest Pro 240. Ciężar wyrzutu 10-30. Ha! I cóż to o nim powiedzieć? Spisuje się zajebiście. W sumie tamten Dam też był zajebisty. Z tym, że pierwszy sezon używam żyłki. Przesiadłem się z plecionki. I nie wiem do końca, czy to jest, czy był dobry pomysł. Ciężko mi tak się tu żyłkę jakoś operuje. Może nie rzuca, rzuca się lepiej. Ale zacięcia. No, żyłka jest taka gumowa, no nie? Więc wiadomo, o co chodzi. Bardziej rozciągliwa, czyli jakby w ogóle inaczej się zacina. Pomimo tego, że kijek jest bardziej szybki, taki bardziej sprężysty, no nie? No, ale to w dalszej części może opowiem resztę. Nara. Sprawia, przedstawia się tak, fala, wiatr w moją stronę. Woda trącona cały brzeg. Nie wiem. W takich warunkach łowiłem w tamtym roku. Lepiej się łowiło niż przy czystej wodzie. Ale wczoraj woda była kryształ. A, blaszkę miałem pokazać. Taki Tobi. Czarny. Moja ulubiona. Właściwie uwielbiam na wszelkie wahadełka łowić. A tą blachę tak czuję. Każdy ma jakby swój patent. Niektórzy twierdzą, że tutaj tak, na takie blachy, na takie. Ja myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia do tego, czym komu najlepiej się łowi. I kto najlepiej czuje tą blachę. Tutaj zawsze mam najlepsze branie. Zwijając strasznie powoli. Obijając o dno co jakiś czas, no wiadomo, ryzyko zaczepienia o kamień. Strata blachy, coś za coś. Zobaczymy. Pierwszy rzut nagrywamy, a później w zależności od tego, czy będzie ryba i czy da się nagrać, bo to też ważne. No dobra, no to ciach. Pod wiatr. Podrywamy z dna i jedziemy powolutku. Powrotek ma duże przełożenie, więc generalnie nim trzeba trochę już jakieś przeczory. Trochę wolniej zwijać. No, to właśnie o tym mówiłem. No, lepiej krzaczory wyciągnąć, jak blachę zostawić. No ale dobra, no nie? Robimy jeszcze jeden rzut. Poleciał Tobik. No. Zwijamy. Powolutku.
to nie jest. Kowrotek przesmarowałem, przestał rzęsić. Ostatnio cała wędka w wodzie była. Nie wiem, smar się wypłukał czy jak. Lub naleciało czegoś, nie chciałem całego. Aj. O! Dwa razy. Ajajajajajaj. Wojtek. Właśnie to jest to. Moje zacięcie z żyłką. Kurczę, no ale dobra. Next time. Żyłka bardzo sprężysta. Jeszcze to jakaś niby specjalna żyłka, taka bardziej na trocie. Na trocie, na łososie, na większe ryby. Trochę taka rozciągliwa. Jak używa... O! Co jest, kurczę, grane? Siedzi. A! No, siedział. Nie wiem, czy to widzieliście, ale stukał parę razy i się wypiął. No i w sumie to i dobrze, bo i tak miał być wypuszczony, no nie? Ale frajda z wyciągnięcia lepsza, no nie? I tak jakoś dziwnie bierze ryba. W tym roku w ogóle po zejściu lodu strasznie szybko zaczęła brać. Nie wiem, ale bierze dziwnie tak. Nie wali jak w środku sezonu, tylko tak jakby siada delikatnie, czepia się, no nie? O. Próbuję. No. Właśnie. A generalnie jest fajnie, no nie? Zabawa. Kamień to ja przycinam. Tam jest, są jakieś krzaki. O, kowrotek. Ja jestem kowrotkiem. Tak właśnie o to chodzi mi, że tak siada rybka. Jakby, nie wiem. Nawet nie idzie tego porównać do uderzenia z kamieniem. Po prostu siada, no. Nie wiem, czy ja się nie przesiądę z powrotem na plecionkę. Ale to nic, to ja wędkuję kilka dni na żyłce. W sumie nawet jak się rybę holuje, wczoraj większego pstrąga holowałem. Takie 40, tak było, nie? To tak jakby nie łomoczę. Tylko tak, no, chodzi. O, był. Na pewno był. Teraz tu krzaki blisko. Blacha wjeżdża w krzaki. Można zapomnieć. Ale stuknął. No i właśnie, tak próbują. Nie wiem. Może zimna woda jeszcze. W sumie ryba taka ospała jest zawsze po zimie. Nie ma jak to wędkowanie w środku sezonu albo na koniec. Oj, co wtedy ryba robi. Dobra, ja chyba na razie kończę wideo. Później zobaczymy, co dało. Nie wiem, czy to do końca dobry pomysł. Zapadłem się. Dwie możliwości. Albo jestem za gruby, albo tu za grząsko. Jeszcze z las nad wodę i tupta. O. Dobra. Szukamy ryby w tym miejscu. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem schodząc tutaj. Już mi się nie chce wchodzić. Lenistwo. Nic, pójdziemy na drugą miejscówkę. Tak na razie. Często wiatr w tą stronę wieje.
podmywa tu całą skarpę, ona się zapada. Tu jest taka ścieżka, nie wiem czy widać. O tu dosłownie tam prowadzi. O, wydeptana już pewnie dawno. Ta ścieżka co roku jest bliżej brzegu. Tu jest ścieżka i tam prowadzi. Efekt erozji. Czyli co roku właściciel tego terenu ma mniej ziemi, a więcej jeziora. No, tak by to wyglądało, no nie? No i dobra, jesteśmy na dole. I cioch! Trzeba było zostać tam, obrzucać ten brzeg, tam za płot. Tam za płot nie wolno łowić już. Jest inny właściciel. Ale stojąc przed płotem, za płot można rzucać. Takie zjawisko. To tak jak na Islandii jest rzeka, która przepływa przez jakieś farmy. Po jednej stronie jest jedna farma rzeki, po przeciwnym brzegu druga farma drugiego właściciela. I jeden właściciel ci pozwala łowić. Kupisz licencję, whatever jak. W każdym razie masz pozwolenie na łowienie. Ten z drugiego brzegu nie pozwala, ale w rzekę się wbija w woderach nawet sobie do połowy. Oczywiście o ile dasz radę. No i obławiasz. Tak jakby strąg, czy strąg to może się bardziej jest, trzyma się terenu, nie? Ale tak jakby troć, wędrowna troć, która pływa rzekami z oceanu, czy tam łosoś, akurat siedział po stronie któregoś tam farmera, no nie? O, i blacha się splątała. Dobra, chyba się odczepiło. Takie realia. No ale właściwie dobre to i niedobre. No, własność prywatna to własność prywatna. Tyle, no nie? A, już mam zaczep. Kurczę, wiedziałem, że to takie dno. Odstrzelimy czy nie? Odstrzelimy. No dobra, właśnie tak się odstrzela blachę. Nie zawsze da radę, ale warto próbować. No, a dobre jest dlatego, no, że to prywatne, no nie no. Każdy chciałby się na swoim rządzić, a nie jak w Polsce, że rzeka ma być państwowa, cieka, te państwo i te państwo jeszcze dbało, jakieś PZW czy coś tam, to wszyscy mają wiadomo gdzie, no i jak to działa, no i no, ja tutaj są jakby, to w sumie to też coś na zasadzie jakichś związków, cholera wiem, no jakieś organizacje, które sprzedają licencje, no niektóre ceny to są zaporowe, no nie? Jest rzeka na Islandii, gdzie za weekend łowienia, no razem z domkiem, w cenie masz. Są 800 tysięcy koron. Za dwie wędki. Właśnie, się zastanawiam dla kogo to. Znam przykład gościa Islandczyka z Reykjaviku, rozmawiałem. Brał kredyt w banku na to, żeby sobie weekend powędkować. Masakra jakaś, kurwa. No wiadomo. Polacy jak Polacy. Szukamy tu gdzie taniej, najtaniej. Za darmo. Co jest? Co jest to dla? No już wiem. Taniej, najtaniej za darmo, no właśnie. Lub no na to kartę wędkarską. Tutaj ten teren, tam od płotu co byłem, tamto stronę na przeciwną stronę góry i tak naokoło się ciągnie. Jest jeden właściciel, tam mieszka. No i to jest na kartę wędkarską. Nie wiem na jakiej zasadzie to też działa, pewnie część pieniędzy z tych kart trafia do niego. Ciężko to nazwać dobrym łowiskiem. Naprawdę to na islandzkie warunki.
Ludzie myślą, że tu łatwo rybę złapać. Jasne, że łatwo. Jeżdżą goście, przewodnika dostają. Prowadzi cię po rzece, pokaże ci miejscówki, pokaże ci dokładnie, gdzie rzucać nawet, no nie? Na muchę czy tam na blachę. No i tak jak umie na tej randze, licencja od 80 tysięcy, tam widziałem po 150 tysięcy, 150 tysięcy koron. Za dzień łowienia, od 8 do 22. No i się pytam, który tam przyjedzie mądry z Polski? Proszę bardzo, niech wędkuje. Ja tu mieszkam i miałbym co weekend pojechać sobie powędkować. Ja raz w roku nie pojadę. Jeszcze mnie nie pogrzało, żeby takie pieniądze wydać. No ale są i tacy. O, tak sobie pogadałem. Ryby nie ma. No. Ale filmik nagrałem. Specjalnie włączyłem kamerę, coś wam pokażę. Jak się strzela i nie odstrzeliwuje. Bo produkuje się już 3 minuty z tym. Nie daje rady. A wiem, co to za miejsce jest, no nie? No, ale ślisko. Oj, dobra. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Ja pierdziu. Fu. Nie po oczach. No i dobra. Blacha uwolniona. Jak przeszedłem tu, to porzucam jeszcze tu parę razy. Patrzcie. Ziemia się zapada. Okular mi się wypiął. Ale zwijanie ważniejsze. Lód jeszcze przy brzegu trzyma. Nie było ciepło tyle dni. Coś jakby było. Ja nie chcę okularów zgubić. Za drogi gips. Kurczę, bym ich nie odżałował. Taki trochę prezent połowiczny. Gadać, tylko rybę łapać. A ryby nie ma. Jutro może pojadę na rzecz. Na grunt. Nie wiem jeszcze sam. Jeśli bliżej planu sprecyzowanego nie ma. O, muszę wodę w akwarium podmienić. W jednym, w drugim. Trochę roboty mam w domu. A może pójdziemy na spacer, jak będzie ciepło. Właśnie, to jest Islandia. Może pójdziemy na spacer w lato. W Polsce to takie było, chociaż teraz w dobie koronawirusa, no to jest troszkę inaczej, no nie? Troszkę się odwróciły, no nie? Z tym wychodzeniem z domu. Polska, Islandia. Ale chodzi mi o to, że w Polsce w lato jakby się nie rozważało się, czy się pójdzie na spacer, tylko jak było lato, to wiedziało, że się pójdzie, no nie? Na przykład jutro czy tam pojutrze. Tutaj jesteśmy uzależnieni od pewnych czynników pogodowych. Więc nie ma co zakładać, że się jutro coś pójdzie albo coś się zrobi. Sprawdzasz pogodę, o, będzie fajnie. Wychodzisz na dwór i drzwi trzymasz, żeby nie wyrwało. No. Tak samo jest, nieraz wychodziłem z domu na ryby, mówię, o, na pogoda, nie wieje, muchówkę pakuję, no bo wiadomo, muchówka, wiatr, to trochę lipa, no nie? Zajrzałem nad jezioro, a tu fala jak na oceanie. I sobie myślę, no, to już se pomuchowałem. A, rzucę jeszcze parę razy. Tak zawsze, zawsze tak na rybach
A, jadę do domu. A. Ale że co, jeszcze raz, jeszcze, następny, następny. No, i się nie mogę tak jakby wybrać, oderwać. Takie hobby można przyrównać do nałogu. Do nałogu, no. Takiego lepszego nałogu, no nie? Lepszej jakby wersji nałogu. Lepsze to jak chlanie lepsze, no nie? Czy co innego. Dobra. Tym razem nie żartowałem. No, bo dobra, jeszcze raz. Nie żartuję. Spadam. Jadę. Do dzieci, do kobiety. O, a tam stoi samochód na górce. Fajna miejscówka. Nie wiem czemu tak ludzie przyjeżdżają, nie lubię tego jeziora, zauważyłem. A, bo ryby nie ma. Jest ta ryba. Może to ogrom wody. To takie inne wędkowanie niż w Polsce. W Polsce w jeziorach masz zestaw jakichś ryb, zestaw różnych przynęt. No to o czym mówiłem, była ścieżka. O, i ścieżka jest już na skraju. A tu już wisi pod ścieżką ziemia. No, zestaw przynęt. Różne ryby, tam ciasto, to tamto. Zresztą teraz to tego kupują, to zanęt sypią. Cholerstwa. Z pstrągiem czy z blejko jest tak. Po pierwsze nie zanęcisz. Bo jak i czym, a zresztą do zanęty i tak nie przyjdzie. No i tych przynęt jest mniej, no. Dużo jest much, wiadomo, no nie? No ale mucha, spinnik, no to blachy. Jak na spławik, na grunt, no to co, robak? To jakieś rybki kawałek. Jakiś filet czy coś tam. I tyle. Takie wędkowanie jest jakby jednorodne, można powiedzieć. Takie bardziej monotonne. Co, to do zobaczyska. Może jutro coś dogram. Sam nie wiem. Ty, no kijek spisuje się ekstra. Ciekawe rozwiązanie mam mocowania kółwrotka. Bo ta część się odkręca. Jakby do góry się wysuwa. I zakręca się. Jest bardzo... Nie wiem czy trwałe. Krótko używam. To jest takie samo zaciskowe. Że nie potrzeba jak w starych wędkach. Zmachałem się. Stary dziad. Jak w starych wędkach. Dwóch takich nakrętek jakby kontry. To już zauważyłem. W tym wcześniejszym damie no, potrafiło się troszkę poluzować. Ale wędka była genialna. Dopóki nie ucięliśmy czubka. No nie, Mati? No. Pozdrawiam, synku. Dobra, to do zobaczenia. Jeszcze na koniec rowerzyści pojechali tam daleko. Jechali jakiś czas temu tędy. No, że mi się chce. Ktoś może powiedzieć, że mi się chce w taką pogodę tu człapać, no nie? Teraz tu płot biegnie, tam na sam dół. Po tej stronie nie można wędkować. Już 2 lata temu tu wędkowaliśmy. Też fajnie łupało, bo tu za płotem jest dalej. Płytko i takie wgłębienie, dopiero tam wędkowanie jest dalej. Prawda, sobie wszystkie puszczałem, bo to było tak łatwo. A zresztą nawet nie chciałem tej ryby.
jeden właściciel, tu, tam, cała ziemia się ciągnie po tej stronie, tam, tam jego dom, cała ta góra tutaj jego. Tu, tego zakupu, czy do końca jeziora, tam nie widać tego. To wszystko jest takie lany, ludzie. Fajnie. O, moja skorupa. Dobra, zbieram się. W tamtym roku się przerzuciłem z szóstki na siódemkę na rękę i takie szybsze wędzisko kupiłem, w ogóle inne łowienie, szybsze wędzisko na Islandii, na te wiatry, ktoś ma takiego, taką wolną akcję, to w te wiatry to ciężko się łowi, chociaż świnik też podobnie, to może inna technika. W ogóle łowienia innego, ale zasada co do szybkości na wiatr jednak ta sama, czym większy wiatr, no w sumie takie wiatry jak tu potrafią być, no potrafiła być wichura, jak rzucałem, no, taka wolniutka wędka, to rzucasz, ale za siebie, za plecy, jak stoisz pod wiatr, czyli na brzeg chyba. No, to trochę pogadaliśmy. Zabiorę wszystko, co mam. Skorupę zamykamy. Leci. Widoki są super tutaj. A to w ogóle każda pora roku, czy w zimę, to jest piękne. Czy wybiorki, czy to w zimę na lód. Ale generalnie trzeba odpocząć, to jest super miejsce. A no, brakuje mi takich miejsc jak w Polsce. Gdzieś tam mam jeziora zarośnięte, tam takie. No, wszystko ma swoje złe i dobre strony. Oczywiście z tego co masz, no właśnie jest dobrze, to tu psuć. Skorupa. Jak to skorupa? Trochę rzęsi. Ujebane wszystko mam, że hej. Jak przyjdzie czas, że się w końcu wezmę za sprzątanie tego. Dobra, teraz bez żartów, do zobaczenia za jakiś czas, może do jutra, trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich, co obejrzeli do końca, no w sumie pozdrawiam, bo jakbyście kto nie obejrzał do końca, to nie słyszy pozdrowień, nara. Co myśleliście, że będzie bonus pak i ryba, no nie? Mam was. Nie tym razem. O, Subaru. Co spryskasz szybę, to pryska na światła, no nie? Spryskiwacz tydzień czasu. 5 litrów. Masakra jakaś. Albo